I siemano, witamy was bardzo serdecznie tutaj, Hantaa i Esu jest ze mną. Siemano, cześć. Hej, witamy was w kolejnym odcinku Orcs Must Die! 2. Lecimy dalej z naszą kampanią Pasażer. Te nazwy są tak bardzo z dupy. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Pewnie po angielsku jest Passage. Tak. To pasażer. Dobra. To będzie jakaś ciekawa chyba. Okay. Obacz. To nie będzie ciekawa. O nie. Oni będą stąd szli. Jesus fucking Christ. Tam są dwójka drzwi. Tutaj jest jeden wielki korytarz. Ale ja też pewnie mogą iść. Ktoś będzie musiał ogarniać ten długi jeden korytarz, a kolejna osoba będzie musiała te dwa małe. Powiem ci tak, strażników można ustawić na tych przejściach tu u góry, ponieważ nie ma tu wejścia, orkowie tu nie wejdą. Więc tych strażników można by w sumie ten... To nie wiem, weźmiesz ich ty? Ja ich nie kupiłem. A, mam! Nie, okay. Dostałeś, nie? Spoko, to barykady wywalę. Może by zabarykadować to jakoś, kurde? Ale te barykady i tak ten... No oni niszczą, ale... Nie, za szybko chyba zniszczą. Barykadami najwyżej możesz, wiesz, trochę zmniejszyć na przykład przepustowość, nie? W sensie, żeby było węziej, ale czy ja wiem, czy to tak, kurde, będzie tego typu... No i tak mogę to rozpierdolić, więc... Dobra, wezmę tę pułapkę ścienną, to w końcu coś nowego będzie. O kurde. Aha. Serio, ojejku, to jest takie krótkie. No. Znaczy jak dwa rozstawisz, to będzie ich łapać, nie? No tak. A wziąłeś tych strażników, czy nie? Tych uczniów? Wziąłem. Okej, dobra. To nie, to tych harcerów to tam u góry tutaj, nie? Tymi korytarzami. I strasznie drodzy są. Nie wiem, czy mogę za dużo ich dać. Nie, to później ich... Dobra, a bliżej bramy, czy bliżej nas? Chyba bliżej bramy, nie? Wiesz co, kurczę, nie wiem w tym momencie, czy... Ale co teraz chcesz rozstawić? Łuczników. Nie, mówię, na razie ich nie rozstawiaj. Bo szkoda ten. Najpierw się zajmijmy tym, żeby sobie, kurwa, chodzi ten cały czas z tym łucznikiem. Żeby właśnie rozstawić tego typu rzeczy. Tak, widzę cały czas cień taki. Nie? No, spoko. Tak samo jak ty, nie wiem, będziesz widział moje kolce, nie? Jak je próbuję ten rozstawić. Dobra, na pewno tutaj te dwa ostrza, to będzie akurat fajne. No kurczę, martwi mnie ten tył, bo za chwilę się okaże, że będzie tył i będzie, kurde, dupnie. Szczególnie, że z tyłu oni mają bardzo małą drogę do tego vorteksu, czy jak to się tam nazywa, a tam mają cały długi korytarz i można go zdejmować. No ale dobra. Tak trzeba będzie stać w tym korytarzu, słuchaj, w tym, w którym ja jestem, żeby do nich strzelać. Na jedną stronę, ja na drugą i potem jeszcze biegać tam. Sporo roboty, nie rzecz biorąc. No ale okej, dobra, to czekaj, jedną rozstawię tutaj. Pykes. I drugie tutaj. Pykes. Niech będzie i chuj, na nic mnie jest więcej nie stać, fuck me. No, mnie też, masakra. No dobra, no nie jakoś tam zabezpieczone. No na razie się trzeba zająć tym, co jest tutaj, nie wiem, nic co jest. Dobra, na pierwszą falę przetrwamy. Dobra, dawaj, odpalajmy. No pierwszą to tak. Dobra, kolce. No to na razie, ojeb to bardziej jak coś to... G, okej, lecimy. I chyba idą tam, stamtąd tylko. Tak, na razie tu pierwszą bramą. Spoko. To rąbiamy ich z daleka. Ja mam bliżej dystansową broń, także... Napierdalasz trochę po mnie, wiesz? Nie możesz tak biegać lewo-prawo, musisz... Ja stoję po prawej, ty po lewej. No. A ty nie dostajesz obrażeń, nie? Co? A ty nie dostajesz obrażeń? Nie, obrażeń nie, ale twoje pociski nie lecą dalej, nie? Bo ja je zatrzymuję swoim własnym dupskiem. Są tu jakieś pułapki już montowane na planszy. O chuj, czekaj. Co? O fuck, patrz ile tego jest. O kurwa, ja pierniczę. To są jakieś chyba smoki. Ale czekaj, bo one ładny ten. Co tam jest? Ogniste dzieci? Ogniste dzieci? Kto to nazwał? Nie wiem, ogniste marynowane penisy. O Boże. Chuj, patrz, nie mam w ogóle życia. Czekaj, ty, nie mamy czasu. Skąd teraz pójdą? Znowu dalej tym samym korytarzem. Dobra, na razie idą tędy tylko. A, nie mogę tam, kurwa, nie dosięgnę. Zajebiście. I chuj, tu też. Kurwa, sufitów nie rozstawię tutaj w ogóle. Dobra, lecą tam. Wal do tych na dole, ja będę do tych na górze. Do ognistych dzieci. Dobrze. Uj, trochę ich jest. No, idą. Ciężko zbrojnie. Kurwa! Nie pomyślałem. Wiesz, co by się zdało w tym momencie? Te pułapki, które wybijają. Można było ich wybijać na boki. Fuck me. No tak, ale oni by wybijali, wiesz, spadaliby tam na boki, na te balkony i by sobie schodzili bokiem. Nie, myślę, że nie. Znaczy, jakby je rozstawić dobrze, to myślę, żeby po prostu do tej... No, ja zginąłem. Do tej lawy by... Co jest? Telefon nie dzwoni, poczekaj chwilkę. Kurde, poczekaj chwilkę, obczaj, co tu się dzieje. Pan Ziemi, to jest jakiś nowy, kurde, pan. Okej, dobra, sorry, już jestem. Wiesz co, są takie żywiołaki, które się nazywają Pan Ziemi i rozpadają się na dwa duże, które się rozpadają na dwa małe. O chuj. Fajna sprawa. Superancko. Dobra, następna fala. Wiesz co, prawdopodobnie pójdą tam. Teraz. Jest taka możliwość. Chociaż czekaj, dobra, i tak ten. Zobaczmy, którędy idą. Na razie idą tylko tym korytarzem dużym, wiesz? Spoko. Już biegnę. Może później tamten nie będą się... I za każdym razem lecą te kurde dzieciaki. No, więc przedupcone. A w ogóle ogromne obrażenia zadają tak naprawdę te muchy. Jak taka kula ognia ci trafi, no, strasznie. Momentalnie. Nie mam many. Dobra, z dołu nie biegną, zajebiście. A jest najważniejsze. Czy z tyłu? Idzie pan z ziemi! Aha, widzę, o chuj. No. I troll jeszcze jest, kurde. Jezu, kuźwa, golem. Faktycznie pada. Dopiero teraz zaczął mi padać tak na ryj. No to może przy mnie tak jest, albo nie wiem, bo ja mam już co jakieś odrzucenie chyba sobie zaaplikowałem do swojego, do swojej broni. Weź tam jednego, nie zabijaj małego, to ja porozstawiam pułapki, będzie na to czas. Dobra, spoko. Okej. Dobra, możesz zabić. Okej, fajnie. Otwierają się nowe drzwi, widzisz? Teraz dopiero nam zasygnalizowało. Dobra, to idziemy tutaj. I to te, no to świetnie. Już tutaj fajnie sobie te zrobiłem. Ciach, ciach. To tam nie wiem, czy będą, ale na pewno z tych prawych wyjdą. Aha, masz jedno kolce? Masz 300 na kolce? Mam. To weź tutaj daj. Okej, dobra. Ciach. Dobra. No i w miarę mamy już tutaj troszkę osłonięty ten tył. Teraz prawa, znaczy kurwa, tył, lewy, prawy, nie wiem. Może po prostu mówmy to, że to prawo, a tam to lewo, gdzie jeszcze nie ma tych drzwi, a i góra to tam, gdzie atakowaliśmy. Będzie trochę łatwiej. Inaczej, główny korytarz to jest prawy, a tamten jest lewy, względem patrząc naszego tego, nie? Czyli no, teraz chyba wyjdą tylko stąd, ale... Chyba, tak myślę. Stąd i pewnie z głównych drzwi wyjdą. Na razie tylko stąd wyszli. No i tu nie będzie tych latających, to tyle dobrze. Co ty masz za broń, że ich tak wywala na wszystkie strony? No mam tego całego kartacza, znaczy tam, nie, garłacza, o właśnie. I plus mam bomby, nie? Pod specjalne. Nie, garłacza i ten. I on robi odrzut czasem. Kurwa, jak to wygląda. Czasem robi odrzut przy normalnym, a mam jeszcze granaty, które też daje, które robią straszny odrzut, nie? No, fajnie, fajnie ich wywala. Dobra, tutaj idealnie poszło, tylko ten pan ziemi zostanie na pewno. O, skrojony. Okej, następna fala tutaj z drugich drzwi, patrz. Okej. Okej, na szczęście tylko z tych jednych, nie? Tak. Dawaj. Teraz będą albo z, nie wiem, teraz pewnie następna fala będzie z tych jednych i drugich, z lewych i prawych. No, tak, a już ostatnie będą z trzech. Przewidywalne. Tak bardzo. Blue Yeti jest najlepszy na takie gadanie do mikrofonu. Mega. No muszę się pobawić tym Blue Yeti, bo tak nie jeszcze tak wieliczny. Nie wiem, jak się przy nim zachować, jak bardzo blisko siedzieć i bardzo blisko mówić. Nie wkładaj go do usta, będzie okej. Era dwójka. Dwójka Esa. Yeah, dobra, no tak, dwa żywiołaki zostały. Fajnie, jakby on tak, nie wiem, umarł, się rozpadł i tak dalej, ale tak nagle zniknął i pojawiły się dwa mniejsze. Kurde, jeszcze jeden? No, za tobą odstał. Dobra. Teraz pytanie, gdzie będą. No, teraz to już pewnie z trzech. Z dwóch tylnych. Obstawiam lewe i prawe tylko, że głównych nie będzie, albo będą same główne. No, dokładnie. O matko, dobra, z dwóch. To ja dobra. Się zajmuję lewym, ty prawym. A ja prawem. Czemu tu końców nie ustawić? Wow. Bardzo duże obrażenia te ostrze ze ścian robią. To jest fajne. Fajna sprawa, bo dużo czaszek na nie wydałem, aż 14. Nieźle. Jak tam u ciebie? Wyszli już na korytarz? No nie jest, no tak, trzymam ich mniej więcej w przejściu, ale... Ale pan ziemi idzie, więc słabo będzie. Tak, dobra, nie, muszę się wycofać do tego kolejnego korytarza. Dobra, idę pomóc. Zostawmy jednego. Okej. Czas porozstawiać jakoś te pułapki. Pułapki niech je. Aha, dobra, czekaj, nie, bo on tutaj zaraz wy... Dobra. A jednego odrzuciło. Można właściwie kolce poskładać. Dobra, ja musiałem go zabić, bo... A nie, patrz, jeszcze czas mamy. Dobra. Dobra, mamy czas. To czekaj, to na razie te sprzedaję. Jak chcesz, to tutaj możesz poprawić jedne kolce u siebie, bo masz nierówno. Tak, i tak, nie? I te korytarze już tutaj przydałoby się im jakoś pozamykać. Nie, całkiem sporo tutaj tego nastawiłeś. Czekaj, można tak. 6, 4, 4 mam kamienie. Jedne tu kamienie. I w drugim też jedne kamienie. Raz, dwa. Pewnie tego już tu nie wstawię. A nie, wstawię. 900 mogę... Okej, czekaj, jeszcze zobaczę, jak tutaj jest. Bo właściwie jak kamienie dam, to za kamieniami mogę wstawić... A, te są źle ustawione, widzisz. Za kamieniami na sufit mogę jeszcze wstawić... ten mały, bo ten... no, te ostrza z góry, bo one są małe, tylko że one dużo kosztują, to później tu je wstawię. A póki co porozstawiam jeszcze, czekaj, pod piątką na przykład mam coś. Czekaj, tu jest raz, dwa, trzy, cztery są. Patrz tak, żeby mniej więcej było równo, wiesz, tych pułapek raz. O, tutaj nie ma, dobra, to tutaj jedne kolce. No, ja tam jeden korytarz już trochę tak okolczyłem trzema, nie? Ewentualnie tu możesz wstawić, wiesz? Już. Bo tu jest akurat miejsca na dwa. Więc na pewno w nie wejdą, nie? Tak, dobra. To nie wiem, czy tutaj jest... To czekaj, na razie skasuję. A, bo chuj, niech będzie. Dobra, G. Ciśniemy. Jedziemy mocno. A, teraz patrz, porozstawialiśmy sobie i patrz skąd idą, kurwa. No, standard, nie? Ale dawno ich nie było tu. To jest prawda. To dobrze było, żeby stamtąd nie wyszli. Łowny skurwol. Oj, dużo ich tu idzie. O, fuck, na mapie to ładnie wygląda, naprawdę. Nie, ale dobrze, o, kobolty idą, ale... I... Nie ma co stresować. Kurde, ty z góry lecą. Ale ja się już zajmę tymi na dole, to napytlaj tych na górze. Spoko. Kurwa, spadają w moją okolicę, Jesus. Są na górze! Słyszałem! Są na górze! Tak, oni jakimś szykiem, kurde, formacja żółwia zasuwają. Inteligentne stwory. Przyczajone tygry z latający żółw, tak? Latający żółw. O kuźwa. O, idą tam! Lewo! O fuck, dobra, idź i nimi się tam zajmij, ja tutaj zostanę, dobra, i wykończę jak ziemi. Co? O fuck, jednak prawo! Przejebane. Oh shit, dobra, a tu zostaje żowie... To muszę zająć się tymi żowielakami. Ale idą z dwóch stron. I z lewa i z prawa. Właśnie wiem. Kurwa, ja pierdolę, ile tych panów ziemi jest. Dobra, czekaj, nie zluruję go na siebie. Shit, doszli tu. Fuck, poprzechodziło ich kilku. Tych od ciebie? No, żywiołaków. Ty, dobra, musisz tutaj się bawić, bo ja mam dwa korytarze tak, tutaj. Tak, dobra. Chuj, jeszcze jeden przeszedł, no już trudno. Dobra, idę na lewy. I ogr, no kurwa, świetnie. Dobra, idę już tam do ciebie. A tutaj widzę też skończone. Okej, masakra. Następna fala. Dobra, główny korytarz może trzeba by ubezpieczyć, bo jest mało zabezpieczony, powiedzmy. A, nie ma czasu! Wiem. Dobra, no chyba tylko kolce tutaj można. Ja porozstawiałem te. Ja porozstawiam... O, właśnie, dobra. I kolce możemy jebać wszędzie. Dobra, ty strzelaj tam do nich, ja kolcami się zajmę. Nie mam już kasy. Nie, też nie. Pewnie pod koniec ostatnich fal tutaj korytarz będzie cały w tych kolcach, aż no, tam pod bramę. No wtedy tych strzelców... O, to dokładnie, następnym razem na przykład ja porozstawiam tu kolce, a ty strzelców porozstawiasz po bokach. Zawsze to będą napierdalać i ty może nas odciążą w przypadku tych latających gnoi. Kurde, znowu lecą. Mhm. Mówię, trzeba tych strzelców niestety porozkładać. Czy mam nadzieję, że oni zdziałają na tych latających, kurwa, bo żeby nie było, że... No właśnie, byłoby fajnie. Bo krasnolud z bombą jakoś średnio mi się kojarzy z strzelaniem, wiesz, latające stwory, ale ci to może, łucznicy to może i tak. O cholera. Dużo, naprawdę ich dużo tych latających tu lata. Kurwa, patrz tył. Strasznie mi twarde sukinsyny. O nie, tyłem idą, dobra. Idź tam. Shit, wiesz co? Ja nie wiem, czy ja tutaj dam dwa razy. Dwa korytarze ogarnąć. Dobra. Czekaj, trolla tylko muszę załatwić i ten. Fuck. No, zostawię tego trolla i idę do ciebie. Idę na prawy. Dobra, trzymaj tam u siebie. Ja będę tutaj trzymał. Mhm. O kurwa, troll przejdzie. Jedna osoba weszła tam. Do Vortexu. Ale spoko. Już trudno. Kurde, pieprzone. Jak one się w ogóle rozpadają. Pączkowanie. Dobra, jest. Dobra, chodźmy ten główny korytarz i spróbuj tych strzelców rozstawić, przynajmniej kilku, a ja zasram. Nie zdążę w 5 sekund, muszę tutaj się w to bawić, niestety. Także ja tutaj porozstawiam po prostu. No dobra. Kurde. Dobra, idę ci pomóc. Dywan z kolców normalnie. No mówię, szkoda, że nie pomyślałem o tych pułapkach, wiesz, wypierdalających na bok. No, już za późno, żeby ten... No. Uważaj, łucznicy. Ja wiem, widzę. Kurwa, coś jest nad nami. Stary, latający. O kurde. Dobra. Zauważyłem, że tak... Nie widać naszych znaczników, bo coś czerwonego je zasłania. No, za dużo czerwonego. Fuck, nawet tutaj te smoki kurna poleciały. Fuck, gonią mnie, zaraz umrę. Umarłem. Demet. Masakra, oni wchodzą. Wszedł jeden, kuźwa, pierdzielony gnom. Gnol akurat. No tak. To jebać to w sumie. Mniejsza. Trolle są najbardziej przejebane, bo ich... Trzymaj tutaj ten korytarz, ja idę na lewo i prawo. Masakra tu się jakaś dzieje. No kurwa, nie ma szans, żebym tego trolla zabił, no. Żeby jakami się zajmę, a troll by przejdzie, bo nie kurwa szans po prostu. Nie, chuj, wypierdalać. Ej, ile tych żywiołaków, co jest, kurwa, bugują się, znikają, później kurwa się pojawiają znikąd. Tu jest ich strasznie dużo. Dobra, już biegnę na lewo, znaczy na prawo. Chuj wie gdzie. Jestem w tym drugim, nie, zostań tam gdzie byłeś. Okay. Wiesz co, ja sobie dobrze radzę z trollami, bo jak ja je skamieniuję, to mam je na 8 szybkich hitów. No. Więc jak coś, to mogę przybiegać ewentualnie. Okej. Kurwa, u ciebie się coś zbugował tutaj ogr w tym? Pod sufitem? Dobra, zniknął. Dobra, spróbuj tych łuczników kilku tam rozstawić, bo to najbardziej nam daje w dupę nam ten główny korytarz, wiesz? Niestety. No trochę tak, trochę tak. A ja porozstawiam te kolce, bo z tymi bocznymi, tymi z tyłu, lewy, prawy możemy sobie... Widzę, że sobie radzimy nawet. Fuck. No dobra. Raz. Dwa. No dwa rozstawię co najwyżej. Znaczy cztery rozstawię. Dwa po lewej, dwa po prawej. No, okej, dobra. Będzie fajno. Ale oni są kurde... A, dobra. Można ich opuszczać. Co się stało kurwa z tym naszym vorteksem? No, im więcej wchodzi tam tych ziomków, tym czarniejszy się staje. A, bardziej się jebiesz, szlak. Racist. On ma jakąś ilość życia czy coś? Nie wiadomo. Właśnie nie wiem. Myślałem, że tylko pieniądze tracimy. Chyba możemy grę przegrać. Totalnie. O nie. Wszystkie plansze od początku. No, ciśnijmy. Nie, Boże, nie chciałbym się. Chyba, że na super easy i z kodami. Super easy z kodami, tak. Dobra, ciśnijmy. Zaczynają od głównego wyjścia. No i strzelają ci łucznicy jakoś tam. Trochę niecelnie, ale coś tam strzelają. Zawsze, nie. Uważaj, uważaj, uważaj. O kurna. Monety. Hajs najważniejszy. Mogę zginąć, ale hajs. Właśnie, też tak podbiegam jak widzę monetę. Tak, o, cała grupa przeciwników. No, o, 50 groszy, jeb. I nie żyjesz. Ale że oni przechodzą przez cały ten korytarz kolców, a jednak strzelają do góry, fajnie, do tych smoczków. I zajebiście. Kuźwa, tabaluga. Tabaluga? No kuźwa, to wygląda jak tabaluga. Tylko czerwony. Zaginiony brat tabalugi. Ten zły. Dobra, idę na prawo. Tak, ja to sobie już poradzę. Bo coś jest kurwa nade mną. Tak, idzie tu smoczek. Dobra, zabity. To ja idę do tego drugiego korytarza. Dawaj, dawaj. No już mówię, tutaj bardzo ładnie się bronią te korytarze same z siebie tak naprawdę. Tak, jest spoko, jest spoko. Jedna osoba na dwa korytarze to jest za mało jednak. Ale jak stoimy i każdy ma swój, to jest idealnie. Na przykład teraz to byłoby głupie, jakby głównym korytarzem coś szło. No. Coś tam leży na głównym korytarzu. Przy samym wejściu. Nie wiem co to jest żółte. Chyba moneta to jest żółte, no. Nie idę tam, nie ma opcji. Not today. Dobra, jak tam u ciebie? Spoko. Weź jednego zostaw, słuchaj. O, jest pan z ziemi, więc będzie czas. Okej. Ja rozstawię jeszcze więcej tych strzelaczy. Tutaj rozstawimy. O chuj, sorry, za szybko. Kurde. Dobra, może zdążę. Dobra. Biegnę do ciebie. Kurwa, ten dywan kolców, ja pierdolę. No, dywan jest niezły. A, i tą jedną pułapkę tak chujowo ustawiłem przez przypadek. Zdajmy następnym razem. Ale mam w tej grze takie głupie, niemalże pedantyczne, estetyczne uczucie, że jak wszystko jest porówno, nie? Tak, tak. No tak wystaje to tak, kurde, przeszkadza. No wiem. Niestety, nie? Ale nie mogę, tego nie można sprzedać w trakcie, to jest głupie. Co zrobisz? Zbugowane tak, trolle też ostro. O fuck, ile jest ich u góry. No dobra, czekaj. Urna. No ale zdejmują ci łucznicy. No coś tam zdejmują, ale to... Dobra, ja powystrzelam. Aha, tutaj są. No worry. Dobra, ja idę na tył. Dobra, prawo widzę. I tylko prawo. No. Nie, z drugiej też są. Dobra, to ja to wezmę. No idzie kutasiarzu. No kurwa gin. Dobra. Co, z trollem walczysz? Gnolem. ale zginął. Mi już wchodzą w ten boczny korytarz, już skręcili. No to u mnie dawno. Kurde, cały czas idą. Dobra, u mnie zostało tylko dwóch tych i ogr i dwóch... o, u mnie pan ziemi został. A, to dobrze. Dobra, to walcz sobie z nim tam na spokojnie. Ja sobie tu pozbieram rzeczy. Jednego zostawię jak coś. No, no, no. A tutaj mamy jakieś takie jedne kolce pływu ustawione. No dobra. Słuchaj, rozstawiam więcej kolców. Tak, nie zdążę. No i chuj, nie zdążyłem. Ostatnia fala. Słuchaj, w opór teraz lecimy. Stawiam kolców ile mogę. Koniec. Dobra, ja się zajmę tymi na górze. Okej. Kurde, no nie mogę przeboleć tego, że nie... że wywaliłem te pułapki, które, wiesz, ich wysyłają na boki, bo bym ich wypierdalał, no ale trudno. A teraz mamy dywan kolców, też jest wesoło. No, nie, no to wiadomo. Ładnie ich to masakruje. Nie moglibyśmy tak stanąć i patrzeć jak umierają. Dobra, tylko że tutaj... Właśnie nie wiem, czy te najcięższe by umarły. Ale właśnie te najcięższe nie, to jest ten problem. One kurde przechodzą. O, fuck, z tyłu, dobra, zostań tu, ja idę do tyłu. Dobra. Tam się złe rzeczy dzieją. Chociaż tutaj te pułapki naprawdę, te twoje zwłaszcza ostrza zajebiście działają. Tak, one są świetne. Ogromne obrażenia zdają. Te kolce to jest praktycznie nic. Kolce są fajne, jak jest ich dużo. Mhm. Ale te pułapki z tych ścian to... Każdego ciachają. Dobra, idę do ciebie. Ty, ja idę na prawo. Mhm. Kurwa, jebane gnole. Dobra, nie jest pusto. Jeszcze są monetki. No ale monetki dają nam tylko pieniądze, a co nam z pieniędzy? O, fajnie. Znaczy w sensie tu pod koniec, nie? No, no, w ostatniej fali to trzeba kolce porozstawiać. Są tyle. No dobra, damy radę bez problemu z tą falą. Mhm. Masakra. Ale ktoś miał fajny pomysł na grę, nie? No, zajebiście. Taki w zasadzie Defend the Castle, ale... Czy jak to się tam nazywa? Tower Defense. No właśnie, Tower Defense. Wygrana! No i pięknie! Gitosącko, że tak powiem. Ile tam tych czaszek dostaniemy? Kurde, malutko. Znaczy no, z tego mało, ale tam innych było dużo. Automat z rozrywkowymi baryłkami? Co kurwa produkuje? Rozrywkowe baryłki? Rozrywkowe baryłki? Kurde, ale śmieszne baryłki. Wypadają ci takie trzy baryłki i zaczynają kurwa grać w karty na przykład. Ciekawe, bandy, że ogry idą. Nie? No, Boże. No rozrywka. Nie? Idziemy z rozrywką. Kto to wymyślał te nazwy? Dobra, to my się żegnamy. Jeśli wy mieliście dobrą rozrywkę taką jak my, to dajcie nam znać koniecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Lajków i komentarzy oczywiście. Nie, dajcie nam znać i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tej serii. Pa, pa i cześć, cześć.